Siemaneczko kochani, witam was na moim kanale, ja jestem Marta i dzisiaj przychodzę do was z nową serią filmów. Mam na myśli serię, którą nazwę Puste opakowanko. Zebrałam już całą torebkę pustych opakowań po kosmetykach, które są z kalendarzy i z innych moich filmów, więc trochę już się tego uzbierało. Chciałabym w tej serii zawsze opowiedzieć wam, czy te kosmetyki mi się sprawdzały, ile one w rzeczywistości kosztują, bo wiadomo, ja mam te kosmetyki z kalendarzy, mam te kosmetyki z jakichś innych boksów, wszystko dla was posprawdzałam i chciałabym z wami podzielić się tymi informacjami, czy mi się podobają kosmetyki, czy mi się dobrze z nich korzysta i stwierdziłam, że nagram taką serię. Będę dodawała taki film, powiedzmy, co miesiąc, co dwa, w zależności od tego, ile opakowań mi się uzbiera. Teraz mam dosyć sporą kolekcję, bo teraz jest taki okres kalendarzy adwentowych, więc tak odkładałam i już dosyć sporo mi się tego uzbierało. Więc zacznijmy oglądać. A jeśli jeszcze mnie nie subskrybujesz, zostaw taki czerwony przycisk na dole ekranu. Przejdźmy do oglądania. A więc tak to wygląda. Powiem szczerze, w torebce jest dosyć sporo kosmetyków, bo przez cały czas nagrywania kalendarzy adwentowych, no nie byłam w stanie chodzić do pracy, nagrywać kalendarze, no i jeszcze to, bo musiałam przygotować sobie... Znaczy, zamysł na początku był taki, że przygotuję sobie, sprawdzę, ile kosztuje każdy produkt w pełnym wymiarze. No ale gdy zaczęłam to sprawdzać, okazało się, że naprawdę w tej torebce jest dużo produktów i niektóre jest naprawdę ciężko znaleźć, bo większość kalendarzy, które miałam, były z zagranicy, więc to, co udało mi się znaleźć, to, co ja pamiętam, ile kosztowało, to będę w stanie wam powiedzieć, ale do niektórych rzeczy to no nie mam po prostu rozpiski, ani nic nie sprawdzałam, bo po prostu wydaje mi się też, jeśli chodzi na przykład o jakieś małe kremiki, to też ciężko będzie to przeliczyć na wartość z dużego produktu, bo to są niektóre bardzo malutkie. No ale przejdźmy do rzeczy. W torebce jest bardzo dużo produktów, cała jest torebka w produktach, więc ja po prostu będę wyciągała na blat i opowiadała wam o każdym kosmetyku pokrótce, z osobna, dobry, niedobry, ile kosztuje i tak dalej. Więc zmienię teraz kadr i będziemy jechać z tematem. A więc zaczniemy od produktów z kalendarza Nivea. Tutaj kwestia jest sporna, bo są ludzie, którzy lubią te produkty i używają ich od lat, a są ludzie, którzy po prostu nie lubią tych produktów, bo uważają, że skład jest słaby. Mamy tutaj szampon, płyn micelarny, mydełko i uspokajający krem pielęgnujący na noc, 24-godzinny nawilżenie i regeneracja. Jest on bez zapachu. Wyczytałam, że w Rossmanie jesteśmy w stanie dostać ten krem za 20 zł. Szampon w pełnych wymiarach, 400 ml, kosztuje 9,99 zł, a płyn micelarny też około za 100 ml, 9,99 zł. Mydełka nie znalazłam. Powiem tak. Płyn jak płyn, szampon słaby jak dla mnie, wysusza włosy, ja miałam od razu wysuszone, chociaż używam maski i tak były wysuszone, ja jestem na nie na szampon, płyn no, płyn każdy jest taki sam, tylko ma inny zapach, krem spoko, nie ma zapachu, czasami są takie dni, że nie masz ochoty na krem o jakimś tam zapachu i użyjesz sobie taki bezzapachowy. Dla mnie nie robi on, nawilża, ale nie robi więcej nic poza tym nawilżeniem. A mydło to jest po prostu straszne, okropne, że tak powiem, jak się namydliłam tym mydłem, to po prostu dla mnie śmierdziało jak koci mocz, więc naprawdę słabe. Słabe te mydło, w ogóle truskawki nie przypominam, nic nie ma wspólnego z truskawką, więc jestem na mydło na nie. Podzieliłam sobie rzeczy na jakieś tam kategorie, żeby mogła mniej więcej szybko i zwięźle wam o tym opowiedzieć. Więc teraz przejdźmy do kolejnej kategorii, a kolejną kategorią będą włosy. A więc w kolejnej kategorii zużytych pudełeczek mamy włosy. A więc tak, znaleźliśmy suchy szampon Batiste
W kalendarzu adwentowym jakimś, albo w boksie. I ten szampon używam często. Znalazłam, że on jest dostępny w drogeriach za 6,99. Ten szampon jest... suchy szampon, tak, dobrze mówię. Ten szampon jest dla mnie spoko sprawą. Kolejną rzecz mamy tutaj szampon i odżywkę. Znaleźliśmy to w... jeśli dobrze pamiętam, we flakonie w kalendarzu adwentowym. Jest to odżywka i szampon, które mają wzmacniać nasze włosy. Znalazłam na stronie internetowej Zalando, że możemy kupić taką odżywkę w pojemności 500 ml za 119 zł, więc jest dosyć droga. Ja osobiście korzystałam z tej odżywki dwa razy, robiłam dwa podejścia pod różnymi szamponami, no i niestety moje włosy są dosyć wysuszone po tej odżywce. A szampon tak samo. Nie jestem fanką tych dwóch produktów. Co prawda znalazłam jeszcze ten szampon 200 ml za 48,60 na promocji aktualnie. Jeśli ktoś by chciał spróbować, dla moich włosów, zniszczonych, farbowanych włosów, te produkty powinny super zadziałać, ale niestety nie przypasowały mi one do gustu, moje włosy są wysuszone, ciężko je rozczesać, więc naprawdę za taką cenę, no, mi się nie spodobało. To jest szampon, nie mieliśmy go w żadnym kalendarzu, ale stwierdziłam, że warto to pokazać. Kupuję ten szampon albo w Auchan, Auchanie, jak to woli, tam jest chyba za 16 czy 15 zł, albo w Lidlu za 11 zł. I ten szampon jest po prostu przekozakiem. Ja go używam cały czas, nie mogę po prostu znaleźć sobie innego szamponu, który by był lepszy. Jest to szampon Organic Shop w 98% z naturalnych składników. Bardzo mi przypasował. Ile w tym prawdy, że jest w nich naturalnych składników? No to nie wiem, ale bardzo mi przypasował do gustu, ponieważ moje włosy są fajnie nawilżone. Od czasu do czasu wystarczy, że zrobię maskę na włosy i nie potrzebuję codziennej odżywki do tego. Naprawdę kozak jest ten szampon, polecam wszystkim. Jeśli słyszycie gryzienie, to nie wiem, co, w co usze wstąpiło, ale po prostu usza to mi żyć nie da. Zaraz normalnie jej coś powiem do słuchu. To też znaleźliśmy bodajże w flakonii, też mi się tak wydaje. Jest to maska kokosowa z oleju kokosowego. Jest naprawdę fajna, bardzo, bardzo mi przypadła do gustu. Używałam ją na dłuższy okres, pod czepek, jako maski. Pierw używałam sobie tego szamponiku, a później używałam ją na takie 15 minut, 20. I naprawdę włosy były gładkie, łatwo się rozczesywały, więc ja jestem jak najbardziej na tak, polecam ten produkt, tak samo jak i ten, te dwa, super. Znalazłam tą maskę na stronie Look Fantastic o pojemności 400 gram, tutaj mamy 100 gram w tym pojemniczku, więc dosyć duża, 400 gram. I nie jest wcale droga, za 38 zł 19 groszy. Ja jestem jak najbardziej na tak, bardzo mi się spodobała i jest super. I właśnie z super produktów, tego też nie znalazłam w żadnym boksie, ale uważam, że warto polecić ten produkt. Jest to produkt z Marion Enjoy Coco, regenerujące serum do włosów z olejem kokosowym. I ja to o dziwo kupiłam w Biedronce. Na początku nie byłam jakoś super nastawiona, mówię, a fajnie, spróbuję, dobra, zobaczymy, bo ja lubię kokos. I mówię, spróbuję ten kokos, może coś z tego wyjdzie. I naprawdę na końcówki jest super, polecam. Ja zużyłam już całe opakowanie i to jest chyba moje drugie opakowanie tego serum, więc jak najbardziej polecam to serum. Kolejnym produktem jest Revlon, też został znaleziony przeze mnie w jakimś kalendarzu adwentowym i też nie wiem, czy to nie było we flakonii, albo, no nie wiem, albo w Amazonie, nie jestem w stanie wam powiedzieć, nie szukałam, ile ten produkt kosztuje. Jest to taka odżywka do włosów bez spłukiwania w takim psikaczu, zielona herbata. Jest fajna, fajna, chociaż co prawda ten mały tutaj jest ile, zaraz wam powiem, jest tutaj 9 ml, więc ja to zużyłam chyba w
trzy razy, ale naprawdę fajna i przede wszystkim fajnie się kudły rozczesuje dzięki niej, więc ja jestem jak najbardziej na tak, jeśli chodzi o to. Jeszcze tutaj widzę, że pomyliłam kategorię i jeszcze jest jeden produkt, jest to Gliskur Booster. I ten produkt, to w ogóle ja nie wiem po co on jest, napisali, że tam chcieli zabłysnąć, jeśli jesteś znudzony swoją odżywką, czy tam swoją maską, czy szamponem, dodaj kilka kropli tego boostera, on zawiera wszystkie super składniki, które potrzebują twoje włosy i on stworzy jakąś tam super odżywkę do twoich włosów. Ja tam wcale nie, dodawałam tego i do tego, i do tego, i nic to nie dało. Nie wiem, po co jest ten produkt. Dla mnie to jest bezsensowny jakiś tam zapychacz, który po prostu chcą sprzedać jakieś cudawianki, nie wiadomo co. To kosztuje 25 zł, sprawdzałam na internecie. Dla mnie to w ogóle jest... Ani nie psuje włosów, ani nie niszczy, czyli po nic to jest. Więc teraz przejdźmy do kolejnej kategorii, a kolejną kategorią będzie kąpiel. A więc kolejną kategorią jest kategoria kąpiel. Tych wszystkich saszetek też nie znalazłam w kalendarzu ani w boksie. Te dwa produkty znalazłam w którymś tam z boksów zamawianych przez internet. Te wszystkie produkty, chyba najbardziej ten Dresden Essence, jestem w stanie polecić. Po prostu jak macie wannę, to jest super sprawa, naprawdę. Te produkty tak super pachną, tak intensywnie, to są sole do kąpieli. Sole i tutaj jest jeden puder do kąpieli. Kosztują grosze, jeśli ktoś ma dostęp, żeby zamówić z Niemiec, albo na Allegro na pewno też znajdziecie. W Niemczech one kosztują około euro 25 albo 95 eurocentów, są naprawdę super. Ja po prostu uwielbiam sól do kąpieli, właśnie lubię się położyć w wannie, taki intensywny zapach, ładnie woda kolorowa i jest super giciorek, więc naprawdę przede wszystkim ten Dresden Essence wam polecam i wszystkie z serii Balea. Te są trochę słabsze, ostatnio je testowałam, ale też mogą być, więc naprawdę jeśli chodzi o sól do kąpieli, no to ta wygrywa po prostu wszystko. A jeśli chodzi o te dwa produkty, są to produkty z jakiegoś boksa, to jest żel pod prysznic, czy tam do kąpieli i balsam do ciała. Po prostu te produkty tak pachną, po prostu mają taki zapach świeżości, takiej naprawdę są super. Ja nie wiem, w ogóle nie sprawdzałam w internecie, skąd one są i widzę tutaj Paris, że to jest jakiś Roger Galet. Naprawdę są fantastyczne. Jeśli chodzi o balsam, bardzo dobrze nawilża, dobrze się wchłania, szybciutko i skóra jest fajnie nawilżona. A jeśli chodzi o żel pod prysznic, trudno było go zużyć całego, bo jest po prostu tak mega gęsty, ta konsystencja jest tak mega gęsta, że niewiele go potrzeba, żeby się umyć, więc ta tubka starczyła mi na bardzo długo. A jeśli chodzi o balsam, to w drugą stronę. No, taka tubka to była troszkę za mała, bo tu się nasmarowałam, tam się nasmarowałam i po tubce. Ale jeśli chodzi o żel, to naprawdę bardzo jest wydajny i zapachy są cytrusowe, fajne, takie orzeźwiające. Bardzo polecam. A teraz przejdźmy do kolejnej kategorii, którą nazwałam twarz. A więc tak, mamy kolejną kategorię, kategoria twarz. Zacznę od plastrów. Są to plastry oczyszczające nos z wągrów i zaskórników. Znalazłam, że są dostępne na Allegro za 30 zł. Ja je znalazłam też w jakimś kalendarzu i powiem wam, że już zużywam drugą paczkę, bo są naprawdę dobre. Jak przyschną do nosa, to aż ciężko je zerwać. I rzeczywiście, rzeczywiście coś tam wyrywają, więc nie kłamali, że są dobre. Więc naprawdę polecam te plastry. Jeśli mam przejść tutaj do mniejszych rzeczy, mam tutaj Detox Peel Off Maskę, którą zużyłam. I Lancome Energy Dewy, coś takiego, nieważne. W każdym bądź razie Lancome, mała próbeczka, nic nie zdążyłam zauważyć, czy by się coś zmieniło, czy by coś dało mi energii, czy nie dało energii. Oczywiście jak ja teraz gadam, to Luna jeszcze zaczyna biegać. Maska peel-off
Maska peel-off jak każda maska peel-off. Nie sprawiła na mnie jakiegoś większego wrażenia, więc nie zamówiłabym jej ponownie. Tutaj postanowiłam dać do tego filmu krem, który używałam już dłuższy czas, bo ta tubka starczyła mi na bardzo duży okres czasu. Jest to krem do twarzy, 98% składników naturalnego pochodzenia. Jest to 50 ml. Jest on o zapachu arbuza. Ja ten krem używałam bardzo długo i mam wrażenie, że po prostu zauważyłam mniejszą ilość wyprysków na twarzy po nim, więc mogłabym go polecić. Wiem, że on jest jeszcze w jakichś innych zapachach. Na pewno nie wybrałabym melona chciałam powiedzieć. Na pewno nie wybrałabym po raz kolejny arbuza, bo chyba jednak ja nie przepadam za zapachem arbuza. Wzięłam, bo myślałam, że to będzie troszkę inny zapach niż ten, który sobie wyobrażałam, no ale tak nie było. Ale zaciskałam nos i po prostu smarowałam tym twarz, bo naprawdę to działa. Fajnie nawilża i tak jak mówię, zauważyłam znikanie moich pryszczy, że tak powiem. I kolejnym produktem, który pomógł mi w pozbyciu się pryszczy, jest Glow Repair Watermelon Glow Sleeping Mask. I tą maskę znalazłam w kalendarzu adwentowym z Douglasa. Jest ona dostępna w Douglasie. I teraz wam nie pamiętam za ile, ale ona dosyć tam sporo kosztuje. To jest malutka pojemność. Tutaj miałam nawet nie wiem ile, 10 ml. Ona mi wystarczyła na 4 czy 5 razy. I rzeczywiście też zauważyłam zmianę na twarzy, jeśli chodzi o wypryski. Można jej używać różnie, bo można jej używać na chwilę, po prostu do zaschnięcia, można ją trzymać na noc. Ja ją używałam jako na noc i naprawdę jestem zadowolona z tej maski, chciałabym kupić taką samą. I tutaj mamy coś odmiennego, bo jak tutaj ten arbuz nie za fajnie pachniał i bardzo mi się to nie podobało, to tutaj był to taki słodziutki, cukierkowy arbuz i naprawdę taki właśnie sobie wyobrażałam ten krem. Więc ta maska była czymś takim. Następnie zużyłam cały słoiczek tutaj Dr. Irena Eris Aquality. No nie, ja nie wiem, ludzie polecają ten krem, on dosyć sporo kosztuje, chyba około 150 zł. Ludzie go polecają, ludzie go używają. Ja nie zauważyłam na swojej twarzy żadnych zmian po tym kremie. Nie dawał on nic, oprócz jakiegoś tam delikatnego nawilżenia, które zaraz znikało. No, ja bym tyle pieniędzy nie zapłaciła za ten krem. On był też w jakimś boksie. Kolejnie mamy tutaj dwa płyny do demakijażu. Takie próbeczki, Sephora Douglas, w jakichś boksach znalazłam, tak jak mówię, płyn micelarny, jak znajdę płyn micelarny, który będzie super, hiper wypasiony i nie wiem, tam, nie wiem co w nim musi być, to wam na pewno powiem, ale to jest płyn micelarny jak płyn, każdy inny, każdy w podobnym zapachu, każdy sprawdza się na to, na co ma się sprawdzać, więc tutaj mamy piankę, też taką zmywającą make-up w piance do twarzy i oczu. Powiem wam tak, ta pianka mi też nie przypasowała do tej twarzy, bo po prostu czułam, że jest moja twarz jakoś tak dziwnie, jak było puchnięta, czy coś takiego. Nie wiem, jakoś mi się nie sprawdziła, ja ją zużyłam do mycia pędzli. Do mycia pędzli jest po prostu wyśmienita. Super mi się nią zmywało pędzle. Kolejnym produktem jest też z kalendarza adwentowego. Babor mini esencje. I tutaj powiem wam, że znalazłam to na stronie niemieckiej za 13 euro na Amazonie niemieckim. Takie 3 ampułeczki za 13 euro. To jest bardzo dużo. Znalazłam tam ampułkę rozświetlającą, upiększającą i liftingującą. I powiem wam, że rozświetlająca fajnie działała, rozświetlająca moja buzia była taka żywa, rozświetlona. Ta upiększająca to też była taka, że ta buzia była taka nawilżona, fajna. A liftingujący jeszcze nie użyłam, bo jeszcze jestem młoda i nie wiem, co tam potrzebuję liftingować. Tak za bardzo nie mam co, więc po prostu czeka sobie na swoją kolej. I kolejnym produktem, który też był w
paczkach z Vinted, które zamawiałam produkty. Pamiętam, że za niego chyba tam zapłaciłam 25 zł, czy jakoś tak mniej więcej. Jest Coco Clam, jest to kojący tonik do twarzy. Na stronie Hello Body on kosztuje 84,99 zł za 150 ml, czyli taką pojemność jak tutaj widzicie. Powiem wam tak, bardzo mi się spodobał, o delikatnym zapachu kokosa, bardzo dobrze mi służył, zawsze budził na moja twarz po właśnie takich maskach peel-off albo właśnie tak jak tutaj plastrach tych jest troszkę delikatnie podrażniona, więc ten tonik tak fajnie nawilżał tą buzię, tak ochładzał ją jakby, więc naprawdę z tego Hello Body jestem naprawdę zadowolona, mogę wam polecić z czystym sumieniem. A więc teraz przejdźmy do kolejnej kategorii, a kolejna kategoria to będzie Weleda. A więc tak jak mówiłam, kolejna kategoria to jest Weleda. To są produkty z kalendarza adwentowego Weleda. Oczywiście jeszcze wszystkich nie byłam w stanie zużyć. Testowałam sobie po kolei do zużycia właśnie jednej takiej, tam w środku są te tubki, te co mi się dały pochować to pochowałam, a te co nie, no to jak widzicie, wszystko do ostatniej kropli zużyłam. Po kolei sobie testowałam. Pierw jeden, zanim zużyłam, potem drugi i tak po kolei leciałam. Tutaj mamy jeden krem do rąk i jego jeszcze w dalszym ciągu użyłam. Te wszystkie produkty mają bardzo intensywny zapach. Bardzo świeży, intensywny zapach. Wszystkie. Bardzo fajnie mi się ich używa, ale tak jak na przykład serum, było serum, to było serum, to te wszystkie kremy, każdy ma inne zastosowanie, 24-godzinny, jakiś tam nawilżający, naprawiający, ujędrniający, to szczerze mówiąc, dla mnie wszystkie te kremy były nawilżające. Przede wszystkim były nawilżające. Czy ten krem utrzymał się 24 godziny? Wątpię. Skład mają naprawdę super. Bardzo mi przypasowało to, że te zapachy są tak intensywne, cytrusowe. Tu mam jeszcze balsamy. Balsamy mleczka do ciała. Najbardziej po prostu wygrywa cytrusowy. Jeśli chodzi o żele pod prysznic, to z tych małych serii żele, wszystkie zabrał mój mąż, bo ja nie byłabym w stanie tego wszystkiego użyć i mój mąż wziął je ze sobą do pracy za granicę, po prostu tam mieszka w trakcie pracy i wziął je ze sobą i był też, mówił, że jest bardzo zadowolony, że bardzo są orzeźwiające, fajne żele pod prysznic i bardzo mu się podobały. Tak samo ja uważam, że no to ten wygrał naprawdę i jeśli chodzi o balsam, to ten balsam wygrał. Jeśli chodzi o krem, to chyba ten z granatem, to chyba był granat po niemiecku, ten z granatem i serum też są super. Super po prostu nawilżenie na noc, taki tłusty kremik na buzie jak najbardziej. Reszta taka przeciętna, krem do rąk też spoko, rzadko się spotyka o takim intensywnym zapachu krem do rąk, fajnie ręce są nawilżone, fajnie pachną. Jeszcze używam żelu pod prysznic, co był w kalendarzu adwentowym w takiej dużej butelce. On był o zapachu jakiejś sosny i tam jakichś drzew i jest też super, po prostu oszczędzam go już, bo jest naprawdę super, taki wychodzi się z tej kąpieli taki orzeźwiony, że nawet już się nie chce spać, tylko coś robić dalej, taki naprawdę, te kosmetyki są fajne, te kosmetyki wszystkie są bio, są z naturalnych składników, z tego co pamiętam są nietestowane na zwierzętach, ja naprawdę chętnie bym jeszcze kilka tych kosmetyków sobie zużyła. A teraz przejdźmy do kategorii inne. I w kategorii inne zostały nam dwie rzeczy. Po prostu nie wiedziałam, nie podpiłam do żadnej kategorii balsamu do ciała. Jest to Rituals of Sakura. Balsam do ciała o zapachu kwiatu wiśni z ryżem. Nie zachwycił on mnie. Jest takiej gęstej konsystencji dosyć. Ciężko się go wsmarowuje. Mam wrażenie, że skóra po nim jest lekko lepiąca się. Sprawdziłam, że pojemność 220 ml w Douglasie kosztuje 85 zł. Ja już drugi raz bym nie kupiła tego produktu. Zawsze wszyscy zachwycają się, widać jaki zmaltretowany przeze mnie, bo już chciałam do ostatniej kropli go wydusić.
No, nie ma nic, powietrze. Chciałam go do ostatniej kropli wydusić i już mieć go z głowy, bo no, ja drugi raz go nie kupię. Drugi raz go nie kupię, ludzie się zachwycają tymi produktami, uwielbiają produkty Ritualsa, ale jeśli chodzi, no ja trafiłam tylko na balsam w jakimś kalendarzu i mam jeszcze piankę pod prysznic, ale jeszcze jej nie testowałam, jest w tym samym zapachu, podejrzewam, że no pod prysznic pianka jest przyjemniejsza, bo to jest taki przyjemny produkt w piance, on jest taki delikatny, a ten balsam jest dosyć ciężki. No nie, ja jestem na nie. A jeśli chodzi o ten produkt, jest to Deep Sleep Pillow Spray. Kupiłam go, ponieważ ja miałam problemy z zaśnięciem. Dosyć długo się męczyłam, żeby zasnąć i chciałam wytestować. Ludzie polecali, że to jest spray o zapachu lawendy, że ukaja do snu, lepiej się przy nim zasypia, bla 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 i takie tam inne bzdety. No powiem tak, że chyba jednak wolę wziąć tabletkę i zasnąć po tabletce, niż kupować i wydawać pieniądze, bo on trochę kosztuje z tego co wiem na internecie, bo to jest taka mała pojemność, tutaj jest 10 ml. Myślę, że można dostać go w większej pojemności. W Polsce też ciężko go znaleźć, ja go kupiłam na Vinted od jakiejś pani za chyba 35 zł, więc nie był tani, no i oprócz tego, że ładnie pachniała pościel lawendą, no to myślę, że nie dało mi jakoś tam super mocy do zaśnięcia. W takim okresie cieplejszym mam zawsze problem z zaśnięciem i no niestety nie pomogło mi to, więc nie wiem, czym ludzie się tak jarają, czy po prostu są bardziej podatni na takie rzeczy. No, dla mnie to nie. Te dwa produkty nie. I to będzie na koniec. I to by było na tyle pustego pudełeczka. Cała masa produktów zużytych. Dobrych, mniej dobrych, fatalnych. Może wy też spotkaliście się z niektórymi produktami. Chętnie usłyszę wasze opinie na ich temat. Będę zbierała kolejne puste pudełeczka, żeby podzielić się z wami moją opinią na temat tych produktów. Nie przedłużając, dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, żeby nie ominął was żaden film. Jeśli jesteście zainteresowani testowaniem produktów, które testuję na bieżąco, często wstawiam na moim Instagramie, który wam zostawię tutaj. Testuję te produkty i dodaję jakieś Insta Stories, więc zachęcam was do obserwowania mnie również na Instagramie. Dziękuję wam za oglądanie, widzimy się w kolejnym filmie, cześć!